Cześć, witamy Was serdecznie i zapraszamy dzisiaj na taki nietypowy odcinek. Dlaczego nietypowy odcinek? Ponieważ, jak już dobrze wiecie, można zrobić odcinek z niczego. Tak też było z wymianą podkładki metalowo-gumowej od przewodów wspomagania w Volvie kiedyś. Więc dzisiaj postanowimy zrobić odcinek z wymiany tylnej lewej lampy w tej oto pięknej Scani oraz kompletnej wtyczki. Dlaczego wymienimy lampę razem z wtyczką? Dlatego, że tam wszystko zgniło, zrobiło się zielone. Te piny poodpadały, to jest lampa LED-owa. Nawet nie wiem, czy to można naprawić. Pewnie ktoś to by naprawił, na upartego, prawda? Pewnie tak. Na upartego pewnie ktoś by przerobił instalację w tej lampie i by to zrobił, ale my nie mamy czasu, bo to auto musi jeszcze dzisiaj wyjechać. Dlatego wsadzimy nową lampę, nową wtyczkę. Wykorzystamy do tego same profesjonalne rzeczy. Nie ma co tutaj gadać. Co ciekawe, byliśmy świadkami, jak te Scanie były odbierane z serwisu, z salonu, jak klient, który jest moim bardzo dobrym przyjacielem, kupował te Scanie. A dzisiaj po 3 latach zaczęły się w nich pierwsze usterki. Po pierwsze woda, sól, warunki atmosferyczne zrobiły porządek z instalacją elektryczną. Zaczęło się od tylnej lampy. Już Wam pokazuję, co zrobimy. To jest nowiutka lampa LED-owa do Scanio. Tutaj mamy do tej lampy wtyczkę. Wtyczka jest od razu z zaprasowanymi konektorkami. Widzicie? My te konektorki poobcinamy, wykorzystamy same kable. A do zlutowania tego wykorzystamy takie oto koszuleczki. I tutaj w środku na tym srebrnym pierścieniu jest cyna. Czyli obetniemy instalację, zrobimy kable na skrętkę. Najpierw wsadzimy koszulkę, zrobimy kable na skrętkę, zlutujemy to, później wszystko zaizolujemy taśmą i będzie to misiek zrobione chyba na tip-top, prawda? Przy okazji będziemy mieli możliwość sprawdzenia tych koszulek, czy są coś warte. Przy okazji sprawdzimy te koszulki, czy są coś warte. One są coś warte, my żeśmy ich do tej pory nie stosowali, ale teraz je zaczniemy stosować. Nie ma co tu dużo gadać, zapalimy konia, żeby podniósł się na poduszkach, ponieważ on teraz leży całkowicie. Jeżeli się podniesie, łatwiej będzie odkręcić śruby od lampy. I to wszystko. Misiek, pal maszynę, a ja na dzień dobry pokażę im, jak wygląda wtyczka. Zobaczcie tutaj. Ta lampa świeci, światła pozycyjne świecą. Tutaj jest główne światło pozycyjne. Tutaj jest światło boczne, żeby było widać. A ta lampa nie świeci. Nie świeci dlatego. Spójrzcie na to. Momencik. To jest zawsze troszeczkę uciążliwe. Jedną ręką trzymać aparat, a drugą coś robić. Zobaczcie, co się tutaj narobiło. Są po prostu przegnite piny we wtyczce. To nie może tak wyglądać. To musi być poprawione. A w lampie... W lampie pokażę Wam po demontażu, ale wygląda to bardzo podobnie. Jak ją zdemontujemy, to Wam pokażę. Dobra, podnoś ją na poduszkach. Ok. Auto mamy podniesione, dzięki czemu tutaj zrobił nam się lepszy dostęp do śrub. Zobaczcie, tutaj są śruby, które musimy poodkręcać. Raz, dwa, trzy. Odchylić tą matę. Ta mata to jest taka mata antygwoździowa. Ona teoretycznie ma służyć do wyłapywania różnych takich ostrych elementów, które mogłyby dalej polecieć na drogę i zaszkodzić jak nie temu ciągnikowi, to jakiemuś innemu. Na przykład przygotowałem rekwizyt do wyłapywania takich śrubek. Taka śrubka, jeżeli zostanie podbita przez koło, założenie jest producenta takie, że ma... Momencik. O! Patrzcie. Jeżeli zostanie podbita przez koło, założenie producenta jest takie, że ma zostać złapana. Widzicie ją tutaj? Tak to się ma trzymać. Dobra, Johnny, ja biorę, odbieram telefon, bierzemy się za rozkręcanie. Misiek, od czego zaczynamy? Od odkręcenia tego łapacza gwoździ. Łapacza gwoździ. Pięknie żeśmy to zaprezentowali. Takie jest założenie tej maty antyrozbryzgowej. Tutaj wiadomo, z góry trzeba odkręcić dwie takie śrubki. Zrobiliśmy to już poza kamerą. Tutaj są takie śrubki. Zdejmiemy całe to maskowanie. Później weźmiemy
obetniemy sobie tutaj gdzieś instalację. Zrobimy to generalnie tak, jak to należy zrobić. Wymiana wtyczki z kawałkiem kabla i tyle. Misiek zaczyna od tych śrubek, o których Wam mówiłem wcześniej, czyli... O, widzicie? Tutaj już odkręcił i odchylił. Ja bym Ci proponował, Michał, małą grzechotkę udarową i klucz 13. Ja przyniosę ty kręć, dobra? Dobra. Ty, jak się ta gra nazywało, co się gościem chodziło i miało się przed sobą rekwizyty? Była taka gierka na komputer kiedyś. Zakładaj 13 i leć. Ja chyba zaraz jeszcze pójdę po latarkę, żeby doświetlać te zakamarki. Wiertarkę i rozwierci nita na tablicy rejestracyjnej. Wiertareczkę i rozwiercamy nita na tablicy, tak? Tak. Oh, patrz, jak to będzie szło teraz od razu. Nie no, Johnny, przyznaj, że jest dużo łatwiej takim kluczykiem. Cyk. Tutaj jeszcze na zewnątrz, dobra, umówmy się, że tą śrubę można odkręcić, ale tam dalej łatwiej wsadzić elektryczną grzechotkę. Tak? Nie, nie. Dobra. Ale ty jesteś spryciula. Z jednej strony przytrzymujemy płasko oczkowym, z drugiej strony odkręcamy. Ja idę po wiertarkę. Z wiertłem rozwiercimy tego nita na tablicy tutaj. Musimy go rozwiercić, później zanitujemy nowego. Dobra, mam wiertarkę, więc mogę pokazywać, jak się rozwierca nita, natomiast nie mam nitownicy, ale pewna firma obiecała nam dać w prezencie nitownicę, więc zrobimy jakiś obszerny materiał na temat nitownic. To jest jedyny sposób na usunięcie nita, czyli po prostu w dół. Czyli po prostu rozwiercenie go. Ale siedzi, co? Aż tak się zakotwiczyła? Trzeba ją nagiąć w takiego banana wewnętrznie, żeby troszeczkę zmienić. O, o! I teraz w dół, cyk. Siedzi, zaraz się podprostuje i będzie gito. Dwie śrubki na Torxa ukryte pod rejestracją, jedna, druga i za chwilę mamy tutaj to rozebrane. Żeby to było miodem na moje oczy, to wiesz, co by się przydało? Co? Miseczka magnetyczna. Zaraz ją przyniosę na te śrubki. I tyle. W kręceniu tego wszystkiego możemy zdjąć ten plastik. Czekaj, Misiek, rozwiercimy tego nita do końca. Tylko musimy... Weź to, zdejmij. Tylko musimy do końca usunąć tego nita. Jest. Piękny napis. Widać, że to jest lampa oryginalna. W zamienniku chyba sprawdzimy. Tak, zobaczcie, w zamienniku tego nie ma. To może na pierwszy rzut oka tak naprawdę wydawać się bardzo proste, wymiana takiej lampy, ale zobaczcie. 6 śrub, przepraszam. 8 śrub trzyma to ten wyłapywacz tych gwoździ. Kolejne 6 śrub trzyma błotnik, co daje nam 14 śrub, tak, Misiek? Tak. Dwie śruby trzymają ramkę od tablicy rejestracyjnej. Czekaj, bo liczę. To jest 14 śrub. Dwie od ramki tablicy rejestracyjnej to jest 16 śrub. I 4 od tego plastiku dookoła lampy. 4 od plastiku dookoła lampy to jest 20 śrub, dwie od lampy. Żeby wymienić tą lampę, trzeba odkręcić 22 śruby. Wyobrażacie to sobie? W tej tylnej części... Zaraz to przeliczę jeszcze raz, ale w tej tylnej części, żeby się dostać do tej lampy, zdemontować lampę, trzeba odkręcić 22 śruby i roznitować jednego nita, czyli go po prostu rozwiercić. Po tej całej operacji mamy wszystko uwolnione. Od tyłu zostały dwie nakrętki, które trzymają lampę. Mamy zdemontowaną lampę.
nie wpuściła wody, co oznacza, że to jest naprawdę dobry produkt. Ale o co chodzi? Patrzcie. Patrzcie tu. Może to zbliżymy. Widzicie? Tam jest zupełnie obłamany pin, a reszta dookoła jest po prostu wygnita. Być może można to wymienić, nie mam pojęcia, ale zaraz spytam właściciela, czy mogę tą lampę rozebrać. Podejrzewam, że nie zrobi problemu i zobaczymy, czy to można wymienić. Jak tak, Misiek, wymienimy, zabierzemy ze sobą, a później mu założymy oryginalną lampę skaniowską. Myślę, że w Pakistanie na pewno takie lampy remontują, chociaż do nich te lampy dotrą mniej więcej za 20 lat. Jak już to wielokrotnie mówiłem, praca pod kamerą zobowiązuje, więc wszystko ładnie tutaj wyczyścimy i przygotujemy miejsce pod nową lampę. Ok. Myślę, że jest to zrobione aż za dobrze. Ostatnia rzecz, jaka została, to usunięcie tego nita. Czekaj. Z boczku. Rozklepię się. Rozklepał się, czekaj. Mam za małe wiertło, ale moment, spróbuję go. Wiertłość borecka została z tym. W końcówce tego nita został ten stalowy bolec, który miał za zadanie go zerwać. Wiertarką nie ma szansy go rozwiercić, dlatego frezem go wypłaszczę. Teraz go wybij. Poszło. Tak. Gdzie okulary? Okularów nie było. Trudno. Pierwsze co, mocujemy nową lampę. Nic prostszego, przykładamy lampę, dwie podkładki, dwie nakrętki i to tyle. Nie przesadzajcie z siłą dokręcania, nakrętki są samokontrujące, to się po prostu nie odkręci. A co ważne, te śruby są obsadzone w plastiku, jeżeli zaczniecie to za mocno dociągać, tam coś w tej lampie pęknie i nawet o ile się będzie trzymać, to zacznie nabierać wody i pojeździ góra 3 miesiące. Dobra, teraz jak to zrobimy? Po pierwsze, ta wtyczka jest wtyczką kątową, czyli to schodzi na dół, a tu mamy wtyczkę prostą. Zaraz ta wtyczka będzie wtyczką prostą. Pierwsza rzecz, musimy się pozbyć tych konektorków. Przytrzymaj je, żeby na ziemię nie upadły. Pozbywanie się konektorków wygląda w następujący sposób. Nie wyrzucamy, zostawiamy, czasem się mogą przydać. Czasem się mogą takie kable zaprawione przydać. Teraz tutaj mamy takie haczyki. Odpinamy jeden. Odpinamy drugi. Mamy to zdjęte. Ściągamy sobie ten kawałek peszla. I co nas będzie bardzo interesowało z tej starej wtyczki, to prowadzenie. Jedno jest odpięte. Wtyczka oryginalna jest troszeczkę lepiej zorganizowana niż wtyczka z zamiennika. Ale zaraz sobie z nią poradzimy. Cyk. Zdecydowanie jest to lepiej wszystko zrobione. Trzeba to rozpiąć delikatnie, żeby tego nie obłamać, jeżeli chcemy ją wykorzystać. Jeżeli chcemy ją wykorzystać raz jeszcze. O, cyk i cyk. Super, mamy to odpięte. Tu są kolory, to będzie człowieku tak proste, że szkoda gadać. Jeżeli tutaj są kolorowe kable, patrzcie na to, jest special. Na końcu jest jeszcze taka
fajna obwolutka. Więc jeżeli kable są kolorowe, to możemy to zrobić w następujący sposób. Tu przy kolorowych kablach możecie tak śmiało zrobić. Tego się nie da pomylić. Co fabryczne, to fabryczne. Teraz muszę to nadciąć, żeby te wszystkie kable sobie rozłożyć. W tym celu będę potrzebował, chyba że to zdejmę, w co wątpię. W tym celu będę potrzebował, czekaj, misiek nie będę. O! Zeszło. Mamy wszystkie kable w różnych kolorach, co bardzo ułatwia pracę. W manie jest trochę ciężej, bo są wszystkie tego samego koloru. W manie są wszystkie tego samego koloru, ale tam są też kable gdzieś dalej numerowane. Nie zawsze te numery są na końcu i tyle. Tutaj będzie sytuacja bardzo prosta. Po prostu będziemy patrzeć, który kabel do czego idzie i dokładnie tak samo to zalutujemy. Teraz musimy obciąć tego peszla na kawałku i rozizolować kolejną część kabla. Do obcięcia peszla wykorzystamy nożyczki do obcinania, do prac takich przy instalacjach elektrycznych. A może inaczej, jak go naciągnę, czekaj, nie, to nie zda egzaminu. Zaraz będzie ała. Będzie czy nie będzie? Może nie będzie. Może nie będzie. Jeszcze troszeczkę, ale nie, czekaj, teraz sobie peszlo zsuniemy, nie? O, patrz jak ładnie. Cyk. A może tego nie będę odcinał, zostawimy to. Dobra, na tej długości? Na tej będzie ok, tylko potrzebujemy do tego chyba, żeby to... Teraz tą zewnętrzną powłokę nadcinamy bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić kabli, które są wewnątrz. Tutaj nie możemy ich nadciąć, czyli musimy to zrobić bardzo, bardzo delikatnie. Do tego potrzebujemy skalpel. Najlepiej bez osłony i bez nożyka. Maseczka. Pyk. Mamy wszystkie kolory. Dobrze, panie majster? Tak jest. Bardzo dobrze. Ściągamy. Ściągamy. Jeżeli ktoś to potrafi wymówić, to gratuluję. Rozizolowujemy kable. Będzie premia. No i super. Będziemy zaraz te kable splatać ze sobą. Wcześniej nałożymy te koszulki razem z cyną. Spójrzcie teraz na to. Musimy ustawić sobie te wtyczki tak samo. Do tego służą nam te ząbki. Tu jest jeden ząbek. Ten ząbek na tej wtyczce jest tu do góry. I automatycznie wiem, obracając wtyczki, że ten górny kabel to jest kabel tego koloru. Następny kabel to jest kabel tego koloru. I właśnie w ten sposób misiek to teraz zrobi na skrętkę. Na naszą nową wtyczkę założyliśmy już te koszulki z cyną. A tutaj założymy jeszcze kawałeczek koszulki termokurczliwej, takiej dużej. Nie jest to zwykła koszulka, taka szmaciana, tylko to jest koszulka, która w środku ma klej. On się tam błyszczy, po podgrzaniu on się roztopi. I jeszcze bardziej nam to zahermetyzuje. Jak wodę wpuści, to nie wypuści. O taką skrętkę nam chodziło. Nasuń teraz koszuleczkę. Najdzie. Musi najść. Ciasno, ale... Czekaj. Okay. No. Dobra, ja. Patrzcie. I ten pierścień z cyny... Ten pierścień z cyny ma być ustawiony na środku. I tak jest na środku. A te pierścionki czerwone mają być ustawione na otulinie. Jest. Idealnie. Dobra. I tak wszystkie kable. Miejsce po miejscu. Fioletowy, brązowy i czarny na środku. Dobra, słuchajcie, wszystkie kable mamy
złączone ze sobą, nałożone są te koszuleczki, ale przed zalutowaniem wepniemy teraz wtyczkę w lampę i sprawdzimy wszystkie światła. Okej, przed lutowaniem sprawdzamy wszystkie światła. No, pozycja. Na drzwiach. Nie ma. Nie ma pozycji, czekaj. A wszystkie wtyczki są tak samo dołożone. A z przodu jest? Nie, nie. Niby jest. Czekaj. Kierunkowskaz jest. Stop jest. Wsteczny. Jest. Przeciwmgielne. Jest. Daj jeszcze raz kierunek. I stop. Wszystko jest, pozycji nie ma. Wszystkie światła są, pozycji nie ma. Bierzemy miernik, patrzymy, co się dzieje. Patrzcie, co za niespodzianka. Coś nam tu nie wszystko poszło tak, jak ma iść. Jest? Pozycja. Tak, pozycja. A oświetlenie tablicy działa? Przyłóż. Działa. Dobra. Lampa działa. Z baterii wszystko działa. Prąd po kablu nie idzie do światła pozycyjnego. Zaraz zobaczymy, gdzie jest problem. I tyle. Masa musi być, bo wszystkie światła się palą. Gdzie? To będzie tu. W tej wiązce gdzieś. Pewnie. Bo to już jest zaizolowane, więc ktoś tu już palce pchał. Myślisz, że tu zginęła pozycja? Myślę, że tak. No bo skoro działa, LEDy działają. No to musi być gdzieś to. Na takiej, który to będzie kolor kabla. A zobaczmy jeszcze na mierniku, czy mamy tutaj ten napięcie. Tu będzie chyba 12 V tylko. Ale ona na 12 też powinna pójść. To jest to? Czyli szary teoretycznie. Dobra. Sprawdzimy jeszcze na mierniku, czy mamy tutaj wyjście. No teoretycznie ten. Co nam pokazuje? Wyłączenie światła na razie. Zginęła gdzieś połowa napięcia. Gdzieś nie ma przejścia odpowiedniego. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj mamy to sprawdzone i działa to ewidentnie. Niestety psuje się pogoda, deszcz zaczął kropić. I naszym zdaniem problem jest tutaj. Tutaj było coś grzebane, tutaj dochodzi kabel od lampy. Może tutaj nie ma odpowiedniego przejścia. Nawet na wymianie zwykłej tylnej lampy może się zrobić problem. Tej taśmy jest jeszcze więcej. Widzę, że ktoś tej taśmy za 3Z z popularnego marketu budowlanego nie pożałował. Pokaż. Jest zielone. A ty, ja wiem, dlaczego tu nie będzie pozycji. Bo ktoś się tutaj wpiął tym kabelkiem. To są te obrysówki, które są na zbiornikach. No i już widać zielone, czyli że kabel dostał wody i zgnił. Ktoś, kto montował te obrysówki tutaj, w tej skani, wpiął się tam z tyłu. Zaraz zobaczymy, jak to jest wykonane. Tam najprawdopodobniej jest spadek napięcia. Będzie to trzeba poprawić, żeby do tej lampy popłynęło 24 V. Lubisz tą sztywną taśmę? Lubię, kochanie. Słuchajcie, pomijam to, że jakiś mistrzuniu tej taśmy po 99 groszy za rolkę zużył tu tych rolek chyba ze 3. Od świateł idzie szary kabel i teraz spójrzcie, co się dzieje z szarym kablem.
Tu jest on, tu jest on. Wyleciał stąd. Cyk. Więc wyleciał stąd, pomyślmy. Aha, tu jest on, czyli ten kabel, ten idzie do naszej lampy. Spójrzcie, tu, tędy do lampy. No to nie może świecić, bo tam już nie ma prądu. On nie jest połączony z instalacją. Tutaj siedzi, moment. Misiek, przytrzymaj, może wyostrzę to w jakiś cudowny sposób. Zresztą widać go. Tutaj siedzi kabel. Wypadł sobie stąd. Dzięki temu nie było pozycji. Musimy to wszystko poprawić i zrobić to jak należy. I teraz tak. Z wymiany lampy robi się naprawa instalacji elektrycznej. Zgadza się? Dokładnie. To nie jest takie proste, jak wam się wydaje, że to jest lampa, wymienić, przełożyć wtyczkę. Żeby to było zrobione porządnie, trzeba to naprawdę porządnie zrobić, gdzie my nie jesteśmy elektrykami. Przypominam, 3,5 V. 12 V. To już wykracza poza nasze umiejętności. Zaraz to spróbujemy rozkopać, pokażemy wam, na czym to polega. Zobaczcie tutaj, mam ten kawałek instalacji elektrycznej, który po prostu był zepsuty. Nadciąłem to tylko, żebyście dokładnie mogli to zobaczyć. A teraz to ściągnę przy was. Cyk. I cyk. Wyszedł kabel, który się zupełnie utlenił. A tu w środku, wreszcie tej koszulki, jest zapewne oryginalny tego kawałek kabelka skaniowskiego. Było to zrobione dokładnie w ten sposób, co z drugiej strony. Momencik. Czyli na skrętkę. Na skrętkę bez cyny w oryginalną instalację elektryczną. Więc to nie mogło zbyt długo wytrzymać. Nie ma takiej opcji, żeby to wytrzymało zbyt długo. Wygląda to dokładnie w ten sposób. Tu jest kabelek idący do naszej lampy. Jak to dalej wygląda? No tu jest ten, co idzie. Tu jest ten oryginalny, wychodzący z ciągnika, który idzie do lamp. Zobaczcie, w jakim on jest stanie. Jest totalnie przegnity. Teraz go trzeba będzie kawałek obciąć, bo on jest przegnity przynajmniej na długości 5 cm. Będzie trzeba te kabelki tutaj poobcinać i powymieniać. Połączyć to wszystko na nowo. Generalnie z małej roboty wyszła naprawa instalacji elektrycznej. Przed taki remont instalacji elektrycznej musiałem dokupić troszeczkę tych koszuleczek. Patrzcie teraz, jak to Misiek tutaj pomontował. Poprzedłużał te upalone kable. Tu. Tutaj jest ten główny kabel idący do świateł. Robimy próbę świateł jeszcze raz. Pozycja idealna. Jest. Jest. Stopy są. Wsteczny. Jest. OK. Wszystkie światła mamy, przeciwmgielne też są. Wszystkie światła mamy. Możemy się teraz brać za zgrzewanie tych koszulek, co też wam pokażemy, jak ta cyna się pięknie rozpływa. Spójrzcie na to. Po oblutowaniu tych kabli wygląda to dokładnie w taki sposób. Widać, że ta cyna jest tutaj rozpuszczona. Momencik. Włączenie jest zupełnie hermetyczne. My dodatkowo na to zaraz zaciągniemy jeszcze ten kawałeczek koszulki termokurczliwej, który zostawiliśmy sobie tutaj. Jeszcze nie nakładaj, bo ona jest ciepła. Ten kawałek koszulki termokurczliwej. Podgrzejemy to opalarką, później wystarczy to owinąć taśmą i to jest połączenie naprawdę wysokiej jakości. Tutaj też zrobimy z tym wszystkim porządek. I tyle. I tak naprawiona instalacja elektryczna, jestem pewien, że będzie działać bardzo długo. Bardzo długo, ponieważ tam nie ma możliwości, żeby się dostała woda. Składamy to, zaraz zobaczycie efekt finalny. I tyle, bo z wymiany lampy wyszło tutaj z 25 minut filmu. Ten peszel, który był na tej wiązce, co żeśmy tutaj wykorzystali, zakładam na tyle, na ile się da. On jest taki
troszeczkę mniejszy niż te wszystkie koszulki, więc na pewno go nie założę do końca. Ale nakładam go tyle, ile mogę. Misiek, co ty myślisz? No teraz ta papierowa taśma izolacyjna. Stryk do lampy przypiąć. Weźmiemy taśmę izolacyjną, pociągniemy to izolacją i myślę, że to jest zrobione najlepiej, jak się dało to zrobić. Misiek, lubisz te parciane taśmy? No. Ja uwielbiam tą taśmę parcianą. Ja też. Można w niej odwalić wiązkę, która wygląda jak fabryczna. Można zostać wirtuozem elektryki z taką taśmą. I teraz zobaczcie, cyk i cyk. I tutaj bardzo ważna rzecz. Jesteśmy u takiego klienta, mojego przyjaciela kochanego, którego żeście już mieli okazję kiedyś poznać, bo nie pierwsza naprawa tutaj u niego odchodzi. I to jest właśnie gość, który życzy sobie zawsze dwie trytki w miejscu jednej. Więc pomimo to, że tęgie głowy ze Scani wymyślili tutaj, że jedna trytka wystarczy, to jemu założymy dwie. Dwie grube tryty. O gustach klientów się nie dyskutuje, ale skoro mają takie życzenia, to trzeba po prostu to spełnić. Żeby było tak samo zapięte, to tu i tu, dobrze. Cyk. Danielu, jak na filmie doskonale widać, zostały założone dwie trytki. Mamy tu gdzieś obcinaczki? Teraz nie pozostaje nic innego, jak poskręcać ten błotnik i po naprawie. Ponieważ widzieliście już, jak błotnik się rozkręca, to teraz pozostanie nic innego, jak użycie tej wspaniałej pneumatycznej nitownicy. Już? Aleś ty to jesteś mistrz. Można śmiało powiedzieć, że naprawa została wykonana. Teraz musimy posprzątać po sobie bałagan, bo tutaj oko wielkiego brata czuwa. Jest tutaj klient, właściciel tej pięknej Scani. A po nas został lekki bałagan. Trochę taśmy, trochę izolacji. Zaraz to wszystko uprzątniemy i odjeżdżamy. Miał być tylko zwykły, prosty odcinek z wymiany lampy. Jak widzicie, doszła jeszcze wymiana instalacji elektrycznej, polutowanie tych wszystkich kabli, zabezpieczenie tego we właściwy sposób. Chłopak wyjeżdża do roboty, ponieważ tak naprawdę... Zwariował, aczkolwiek ładny sygnał. Światła świecą, nie ma się czego czepiać. Ja wracam do Michała, zrobimy podsumowanie tego odcinka i jedziemy jeszcze na dwie malutkie naprawy. Kolejna naprawa za nami. Właściwie, Michał, to miało być zwykłe wymienienie lampy, tak? No i wtyczki. I wtyczki. My tak naprawdę nigdy tego nie liczymy, ale żeby wymienić lampę w Scanio, trzeba odkręcić 20 ileś tam śrubek. Liczyłem wam to, więc możecie sobie materiał przewinąć. I rozwiercić jednego nita. Ten nit był oryginalny, czy nie? Nie. Ktoś go dołożył, żeby tablicy nie zgodnie. Czyli być może wystarczy odkręcić same te 20 parę śrubek. Chyba EU34 leży na boku. Trzeba odkręcić te 20 parę śrubek, troszeczkę się narobić i można to zrobić szybko, robiąc to jak? Byle jak. Byle jak. Na skrętkę. Tak jak było zrobione. Kabel zrobiony na skrętkę, dostała się wilgoć, utlenił się. Ponieważ jak prąd przepływa przez kabel, te kable się troszeczkę tam podgrzewają i to utlenianie się jest przyspieszone wtedy, bardzo mocno przyspieszone. Dlatego też najczęściej masa gnije w instalacji elektrycznej, najczęściej. To tyle, nawet z naprawy lampy można coś ciekawego nagrać. Jutro mamy w planie jechać do naszej maskotki, trzeba pomierzyć tylne błotniki, ponieważ będziemy zakładać tam błotniki z ryfla, dołożymy troszeczkę lampek. I przede wszystkim zajrzymy do układu paliwowego, ponieważ jak nią wracałem, to już ledwo co ciągła, a ja wiem, że ledwo co ciągła, bo nie dostawała paliwa. Trzeba zajrzeć w filtry,
Damy sobie z tym radę? Raczej na pewno. Raczej na pewno, ale mnie wczoraj w chacie zastanawiała jedna rzecz. Czy no. my nie powinniśmy sobie zakupić kluczy metrycznych? Bo tam przecież nie są zwykłe... Może być kuku. Tak, tak, tak. Nie są zwykłe, przepraszam, kluczy calowych. Tam mogą nie być zwykłe klucze, tylko tam mogą być klucze calowe. Jakieś 3/8 cala i tak dalej. To jest Amerykaniec. Zaraz się okaże, że nigdzie nie pasuje 19, 17 i 13, bo to są jakieś inne wynalazki. Ale przekonamy się o tym, damy sobie radę. Dziękuję Ci za naprawę. Lecimy na dwa małe zlecenia. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się podobał.